To jest 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku: Wiwi sekcja przyszłości, czyli między siecią 5G wstrzykującą ludziom nanoboty zmieniające świadomość a racjonalnym marzeniem o dobrym człowieku, harmonijnie współgrającym ze swoim otoczeniem. 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. Stanisław Skarżyński, Gazeta Wyborcza. Pozdrawiam z mojego brytyjskiego wygwizdowa w Warszawie, nie w Warszawie, na Mazurach. Jest doktor habilitowana Aleksandra Przegalińska, futurologka i filozofka, badaczka nowych technologii i wykładowczyni Akademii Leona Koźmińskiego. Dzień dobry. Ja również pozdrawiam ze swojego wygwizdówka, jednego z wielu wygwizdówków, w których przyszło mi się znajdować czy dzień dobry to się jeszcze okaże, ale możemy sobie tego życzyć. Ja przeczytałem twój wywiad z Hararim i uderzyło w, nie, w nim to dzielone jakoś przez was pewnie mniej niż bardziej świadomie przekonanie, że ludzie to jest taki fakt pewny, niezmienny, niekwestionowalny, że ludzkość zamieszkuje planetę Ziemię i to tak powinno być, podczas gdy mi jest jakoś bliska myśl, że ta planeta ma prawo się bronić i że... Im bardziej ludzkość jest tym wirusem, to jest ta wspaniała myśl wyrażona przez agenta Smitha w Patriksie, tym bardziej mi to jakoś odpowiada, że planeta ma prawo się przed nami bronić i niech się broni, to może coś zrozumiemy. No bardzo mocno tutaj została postawiona przez Ciebie, Stasiu, ta sytuacja, ponieważ zaraz wyjdzie na to, że ja jestem obrońcą człowieczeństwa, a Ty tutaj jesteś prawie jak Ultron, no bo Agent Smith to jedna tylko postać, ale przecież także Ultron mówił w Avengersach, czyli no wielka sztuczna inteligencja, że ludzie toczą ziemię i należy się ich pozbyć, bo są wielkim kłopotem. I to często w takich dyskursach dotyczących nowych technologii sztucznej inteligencji, gdzieś tam właśnie po tej stronie antyczłowiek, ta myśl jest ym, werbalizowana, e, bym powiedziała. E, natomiast pewnie coś w niej jest, to znaczy na pewno można tak na świat spojrzeć, ja mogę tutaj jedynie powiedzieć, że jak gdzieś poszłam za samym Hararim w tej naszej rozmowie, która dotyczyła no właśnie jego nowej książki, a w zasadzie jego starej książki, tylko w takiej nowszej, ciekawszej, jakby odsłonie. I wydaje mi się, że on bardzo prezentuje taki oświeceniowy i postoświeceniowy dyskurs po prostu w ogóle w całym swoim pisarstwie w całej swojej pracy to znaczy że gdzieś to nie jest chyba nawet do końca dyskutowane bo nawet y, jeśli tam się takie jakieś pojawiają tony posthumanistyczne czy transhumanistyczne czyli takiej technoewolucji człowieka tego co się z człowiekiem może stać w przyszłości to cały czas jednak to jest człowiek czyli to jest właśnie takie oświecenie no i ja y, gdzieś tam też w tej rozmowie mocno za tym poszłam i, i tym człowiekiem się bardzo przejęłam, ale myślę, że to było też trochę dlatego, że to jest dla mnie pewnego rodzaju ulga. To znaczy, że ten oświeceniowy dyskurs, on ma oczywiście dużo odsłon swoich i ma też takie te krzywe. Teoria krytyczna już się tym zajmowała na początku XX wieku i w połowie XX wieku, że no, oświecenie ma bardzo wiele swoich takich grzechów, ale z drugiej strony, chyba w dobie antyszczepionkowców. Wiary w to, że chipy z 5G będą nam zmieniać świadomość yy, i wszelkich antydyskursów, to jest po prostu jakieś takie bezpieczne miejsce, w którym można się wspólnie schować i powiedzieć: Tak, ten stary świat jeszcze istnieje i z tego starego świata się wytworzy coś nowego i to będzie okej. Okay. Więc ja tutaj chyba po prostu poczułam się w sytuacji drugiej fali pandemii, jakiegoś generalnego chaosu i dezorientacji. Dobrze, przez chwilę w dyskursie, w którym no, gdzieś tam pewne fundamenty racjonalności nie są po prostu kwestionowane. Bo Harari to jest ten, Harari czyli optymizm, nie? To jest nasz taki kandydat XXI wieczny, który opowiada te historię ludzkości od jej początków. Właśnie ten Sapiens, opowieść graficzna, wydana przez wydawnictwo literackie i przełożona przez Michała Romanka, to jest historia ludzkości, a Potem jest historia przyszłości, która jest też taka optymistyczna i gdzieś prowadzi nas do wizji, że technologia, humanizm, weganizm, nie wiem, co jeszcze można wymienić na tej liście. Cyklizm. Tak, cyklizm, ale też cyklizm rozumiany jako re recycling, że to są wszystko narzędzia, które wyzwolą nas od tej pułapki środowiskowej, pułapki olbrzymiej liczby ludzi, pułapki. Tak naprawdę braku przyszłości, jeżeli będziemy próbować się utrzymać na tej trajektorii wzrostu gospodarczego, w cudzysłowie, którą trzymamy, a tak wcale nie musi być, prawda? No to ciekawe, że ty stwierdziłeś, że to jest optymista, bo ja powiem szczerze, że nigdy takiego wrażenia nie miałam. Raczej ja odbierałam Harariego jako kogoś, kto po prostu chciałby. W takiej szkatułce troszkę zamknąć świat tu i teraz, że to jest taki troszeczkę nowy Fukuyama dla mnie, w tym sensie, że on mówi: Zobaczcie, mamy tyle pięknych rzeczy, tyle się udało w tym e, progresie, w tym marszu naprzód wypracować, to zostawmy to i już nie kombinujmy dalej. Znaczy ja go zawsze w ten sposób odbierałam, zwłaszcza w tych jego różnych takich rozważaniach na temat przyszłości, bo te rozważania na temat przyszłości jego dla mnie były posępnawe. To znaczy on się jednak obawiał. Tego, że ludzie będą zarządzani przez algorytmy, że pojawi się ten dataizm, prawda? Znaczy, zwłaszcza w tych jego książkach, Homodeus na przykład, to widać dosyć wyraźnie, że on się po prostu boi, że to, co jest w nas takie wrażliwe, właśnie takie najlepsze, to jest humanistyczna bardzo perspektywa, niewątpliwie, że to zostanie gdzieś odebrane właśnie przez technologię. Więc o ile wydaje mi się, że optymistyczny jest dotąd marsz człowieka, który widzimy oczami Harariego, to właśnie ta przyszłość, ta, ta futurologiczna część jego prac dla mnie była odrobinę posępnawa, i to zresztą było dla mnie o tyle trudne, że ja siebie uważam za taką bardzo technorealistyczną postać i z kolei moje oceny sytuacji nie są tak dramatyczne i tak ciemne. Więc ja bym powiedziała, że oczywiście ja wiem, o czym mówisz, kiedy mówisz o tym optymizmie, ale mam wrażenie, że właśnie z tej wizji przyszłości. No, przebija coś takiego, owszem, że ten człowiek zostanie, ale że w zasadzie będzie tylko takim flow, takim jakimś strumieniem danych do jakiegoś konektomu, który będzie wobec niego zewnętrzny i będzie nim zarządzał. Więc te jego ekstrapolacje, tego, jak przyszłość ma wyglądać, w związku z tym, że dzisiaj, nie wiem, mamy aplikacje do, do datingu, mamy aplikacje, które nam rekomendują, co robić, i mamy. Personal trenera, który też jest gdzieś tam w naszym telefonie zaszyty i nam mówi, jak, jak działać, żeby więcej kalorii spalić, że to wszystko pójdzie w taką, taką stronę, w której no po prostu będzie, będzie niewesoło. I ja muszę powiedzieć, że ja do tej pory, chyba też do tej rozmowy, właśnie postrzegałem go jako kogoś, komu jest bardzo dobrze dzisiaj, ale kto się strasznie martwi o jutro. to ja tutaj mam takie poczucie, że on właśnie ekstrapolując tę przeszłość na przyszłość, on ma takie, mówi, że z jednej strony będziemy może część ludzi będzie zniewolona, ale ci ludzie, którzy uwolnią się od tej, nie wiem, opresji ekonomicznej, którzy tak naprawdę uciekną przed tym dataizmem. Nie wiem dlaczego, mam takie wrażenie, że, że ono jakby opisuje ryzyka, które są do uniknięcia. No, albo ryzyka, które nie dotyczą jakichś grup społecznych, tak, albo właśnie tych ludzi, którzy mają przywilej niebycia. bycia. W tym świecie, prawda? No, to też jest często pojawiający się wątek w różnych takich m, m, futurologicznych spekulacjach, że, no właśnie, y, luksusem będzie kontakt z człowiekiem. Luksusem będzie obsługa którą będą ludzie w jakiś sposób dostarczać innym ludziom i że to będzie dobro rzadkie, no i że pewnie będą tacy, którzy z tego dobra będą mogli korzystać jeszcze bardzo, bardzo długo, natomiast cała reszta zostanie no właśnie w rękach automatów, prawda? Tutaj nawet w Alter Carbon na przykład też takie wizje się pojawiają. One w popkulturze są dosyć dosyć częste. No i wiesz, to jest też problematyczne w momencie kiedy za tym nie idzie pewna zmiana świadomości. I to jest dla mnie jakaś taka interesująca rzecz, że my zakładamy, że może to też jest domena oświecenia, że człowiek co do zasady zostanie taki, jaki jest, tylko warunki w którym przyjdzie mu żyć będą bardzo inne od tych, które są i że jakimś przywilejem będzie to, że kawałek starego świata zostanie Przynajmniej no, dla części ludzi, i że oni w tym starym świecie będą mogli czuć się jak ludzie. Natomiast w zasadzie z drugiej strony możesz na sobie powiedzieć, że czy też wyobrazić jakąś wizję, w której człowiek w przyszłości, czy jakkolwiek nazwiemy tą nową postać, która się gdzieś tam wyłoni w technoewolucji, będzie miał kompletnie inne potrzeby niż my mamy i trochę nam nic do tego, jak on będzie się czuł i przez kogo i co on będzie chciał być obsługiwany, prawda? To znaczy, to, że niektórzy lubią chodzić do sklepów kolonialnych i tam sobie wąchać herbatę i zwracać się do siebie bardzo uprzejmie i robić taką rekonstrukcję przeszłości, albo że jeżdżą pod Grunwald, żeby coś poczuć, to wcale nie jest powiedziane, że człowiek w przyszłości bardzo zmieniony też będzie miał takie potrzeby, że będzie chciał być obsługiwany przez innych ludzi, bo to będzie właśnie ten jego humanizm, on może być po prostu gdzieś tam kompletnie inaczej zorientowany. I tego wizji Hara jego nie ma, bo właśnie ona jest taka jak mówisz, czyli ona jest bardzo o człowieku, jakiego znamy, o człowieku, jaki się ukształtował, o człowieku końca XX i początku XXI wieku, a nie XXIII. No właśnie ten człowiek, o którym ty mówisz, to jest taki człowiek, że wiesz, bo to jest dla mnie dość interesujące pytanie. Gdyby rzeczywiście razem z technologią 5G pojawiła się możliwość naciśnięcia guzika i zmienienia świadomości, przyjmijmy na przykład Joachima Brudzińskiego, to jest dość... Powiedzmy interesująca perspektywa, żeby ten guzik nacisnąć. Nie? Ten człowiek robi mnóstwo zła codziennie, od rana do wieczora. Po prostu jego działalność jest, jest w kategoriach etycznych, wiemy, że jest złem. I czy takie 5G, które by mu wstrzyknęło jakieś nie wiem fale elektromagnetyczne i, i zmieniłoby go w dobrego człowieka, to jest interesująca propozycja. No, można by wiele postaci takich do tej kolejeczki wytypować, z tym, że gorzej by było, jakby te postaci zaczęły typować inne postaci, które uważają, że należałoby zmienić. To byśmy byli pewnie w kłopocie. Ale wiesz, Twoje pytanie jest zasadne, w tym sensie, że, czy też ta Twoja refleksja tutaj jest bardzo ciekawa, dlatego że. No, zobaczmy, co robi Elon Musk chociażby. To jest oczywiście Piotruś pan nowych technologii i nie wiadomo, czego do końca można traktować poważnie. Natomiast no, on ma jednak ten projekt Neuralinka i y, dlaczego ten projekt Neuralinka się w ogóle pojawił? Czyli takiego bezpośredniego interfejsu mózg-maszyna, gdzie my byśmy mogli z tą maszyną się komunikować i ona z nami w obie strony, czyli my byśmy byli beneficjentami tego, że maszyna daje nam swoje moce obliczeniowe i my z nich korzystamy i stajemy,. Się wymiataczami obliczeniowymi, po prostu widzimy korelacje gdzieś w głębokich danych, w augmented reality, od razu wiemy, co się stanie, mamy predykcje wpiętą w siebie samych, cały czas odpalamy jakieś scenariusze, też krótko i średnioterminowe. Mamy super pamięć, a z drugiej strony, no, gdzieś tam ta maszyna dostaje dostęp do naszych myśli. To jest oczywiście nie to, co dzisiaj robi Neuralink, bo Neuralink dzisiaj ma być urządzeniem medycznym. Przede wszystkim, jeśli w ogóle no, powstanie jakaś jego finalna wersja, bo to są wszystko spekulacje. Natomiast no, docelowo, dlaczego Elon Musk w ogóle chce takiej interfejs mózg-maszyna budować? No Dlatego, że on wierzy, że drogi są dwie, to znaczy jedna by była właśnie taka w duchu Harariego, czyli człowiek jest człowiekiem, zostaje nadal człowiekiem, e, natomiast technologie wokół niego no, ekspotencjalnie zaczynają się rozwijać, akcelerują, przyspieszają i ten świat technologiczny zmienia się nie do poznania i człowiek się nie może w nim odnaleźć, a wręcz jest tym zagrożony. I to jest, mi się wydaje, że wizja w jakimś stopniu bliska Harariemu, chociaż nie w wywiadzie w którym właśnie sobie ja z nim rozmawiałam, ale co do zasady, wydaje mi się, że jest mu bliska, że ten człowiek jakby ma ten swój kościet, zostaje, a tutaj wokół po prostu zaczynają, nie wiem, latać jakieś inteligentne pyłki i robić z nim różne rzeczy, nad, nad którymi on nie ma kontroli. A druga wizja, właśnie Ilona Maska, która mogła być jakoś pozytywna, to jest właśnie przyspieszenie technoewolucji, jakaś symbioza. W ogóle z technologią, czyli sytuacja, w której ta technologia nie, nie może się rozwijać w sposób oddzielony od człowieka, tylko zawsze jest w niego wpięta i to człowiek jest beneficjentem tych zmian, ale też jest no, nie wiadomo dokąd prowadzony w gruncie rzeczy. Znaczy ta techno ewolucja go bardzo fundamentalnie zmienia, ale nawet jeśli w tym, że tak powiem, pociągu do przyszłości dzieje się jakieś pandemonium, to warto być na pokładzie, a nie obserwować go i zostać gdzieś na, na Ziemi. I wydaje mi się, że takie myślenie właśnie Maskowi bardzo towarzyszy, że my po prostu musimy, musimy dołączyć. Cokolwiek nas czeka po tej drugiej stronie, jakakolwiek wersja człowieczeństwa, prawda, to jednak musimy dołączyć i, i wziąć tego chipa, połknąć tą tabletkę, dać się wpiąć, również Joachim Brudziński i zobaczyć, co się będzie dalej działo. I, i którą Ty byś wybrała drogę? No wiesz, ja jestem starą fanką science fiction i gdzieś mam takie inklinacje technokratyczne, też momentami. To znaczy, na przykład, wydaje mi się, że gdyby na wiejskiej więcej było sztucznej inteligencji, to by było lepiej, jeśli patrzeć na lokalną perspektywę. To jest aluzja do tego starego powiedzenia, że lepsza sztuczna inteligencja niż prawdziwa głupota, tak? Tak, może tak. To znaczy, i też zupełnie poważnie to traktuję. Wiesz, ta osoba, którą ja często przywołuję w tym kontekście, to jest Cesar Hidalgo z MIT, który powiedział, że w zasadzie on ma nawet pomysł na taką bezpośrednią, partycypacyjną demokrację, w której algorytmy sztucznej inteligencji, które doskonale ciebie znają, w każdej sprawie głosują w twoim imieniu. Um, czy też jakby pozwalasz im współdzielić jakby tą twoją no, sprawczość i one tam w twoim imieniu wybierają jakieś sprawy, które są dla ciebie istotne, bo ty nie masz czasu wszystkiego monitorować no i nawiązujesz z partiami albo grupami interesu na daną sprawę jakiś smart kontrakt, a potem monitoruje twój algorytm, czy ten kontrakt został spełniony, czy ta grupa interesu się wywiązała, co rozbija jednocześnie w ogóle systemy dwupartyjne albo kilkupartyjne i Prowadza pełen pluralizm. On taki miał na to pomysł. Nie? Taką platformę algorytmiczną do, do polityki, do robienia polityki, gdzie też rasowych czy zawodowych polityków i polityczek po prostu już nie ma. Więc y, jest w tym coś bardzo ciekawego. No ja jestem osobą, która interesuje się takimi rzeczami, więc ja bym pewnie tą symbiozę wybrała, gdybym była gdzieś tam już, nie wiem, połączyłabyś się z komputerem? Tak, chyba bym się połączyła. Ja bym się na pewno połączył, ja bym od tego zaczął. Nie mogę się doczekać. Rany, nie mogę się doczekać. To jest upiorne po prostu chodzenie z tym kupim pudełkiem w kieszeni, kiedy można by to było mieć wszczepione do głowy. Jeżeli czegoś zazdroszczę ludziom przyszłości, to właśnie tego. No, ja wszystkiego prawie zazdroszczę ludziom przyszłości, no chyba, że przyszłości nie będzie i to bardzo rychło. Natomiast jeśli ona będzie taka, chociaż troszkę jak w Jetsonach. To ekstra, a jeśli będzie bardziej, to też świetnie. W sensie ja jestem bardzo, bardzo ciekawa, w którą stronę to pójdzie i czy rzeczywiście ta wizja, wiesz, symbiozy się jakoś spełni. Ona by była mm, co najmniej interesująca, ale z drugiej strony, no pamiętajmy, że właśnie kategorie oświeceniowe, takie jak na przykład prywatność, prawo do własnych poglądów być może i tak dalej jakiegoś takiego samostanowienia w ogóle jakieś poczucie sprawczości, takie jak, o jakim my myślimy w takim świecie, gdzie są jednostki żyją i te jednostki coś robią, są sprawcze w świecie, są też odpowiedzialne za to, co robią, no to ta koncepcja symbiozy z technologią jakiegoś takiego wspólnej neosfery, w którą się wszyscy wpinamy, tam nie wiadomo co się w niej dzieje, ta się tam zupa miesza, no to kurczę, ona po prostu to nie jest wizja z tego świata i z oświeceniem nie ma nic wspólnego, nie stała koło oświecenia. To jest, ale bo tam jest też taka trzecia droga. Jest ta trzecia droga, w której. No to powiedz, jaka jest trzecia droga? Słucham. Nie wiem, czy dobrze cię rozumiem, ale kiedy mówisz o tej symbiozie, to mówisz, że ta symbioza zakłada jakąś, że technologia jest korzystna dla człowieka, człowiek oddaje technologię, ale tak naprawdę. I teraz pytanie, czy ja cię dobrze rozumiem, czy, czy sobie wymyśliłem tę trzecią drogę, bo tą trzecią drogą byłaby taka rzeczywistość, w której Technologia zaczyna dyktować człowiekowi to, jak ma żyć, natomiast nie oznacza to wcale zniesienia jego wolności, ale przeniesienie tej wolności do sfery, w której ona już nie ma takiego etycznego znaczenia. To znaczy w momencie, w którym technologia pozwala na przykład nam jeść papier, ale nasz mózg będzie przy pomocy technologii myślał, że jemy steka, problem przestaje istnieć, prawda? Potem jest... Człowiek ma popęd do zabijania, ale kiedy zabijamy na ekranie telewizora grając na PlayStation, mhm. problem przestaje istnieć. Mhm. Więc mhm. skierowanie jakby ludzkich popędów, ludzkiej tradycji w stronę, przefiltrowanie ich przez technologię, żeby one przestały mieć znaczenie etyczne, a za tym przestały zagrażać przyszłości człowieka jako gatunku i przyszłości. Nie znoszę tej zbitki, że to jest planeta, bo ta planeta bez nas będzie sobie tak samo dryfować w kosmosie, jak dryfowała, i będzie miała to głęboko w nosie. Ale że to jest droga, którą człowiek zostaje jednocześnie, tworzy jakby swoje własne pęta, których nie widzi. tak? To jest ten doskonały model tego oświeceniowego. Och Boże Foucault, jak się nazywał ten domek jego? Panoptykon. O właśnie, dziękuję. No ciekawa to jest. Yy... Staszku wizja. Jak o tym opowiadałeś, to miałam kilka różnych myśli. No, chociażby takich, że to są tradycje. Jeśli mówisz tutaj o tradycjach związanych z zabijaniem, no, rodem z jądra ciemności. I że to jest jakaś taka. No wizja człowieka, która temu przyświeca, też jest, znaczy to, o czym ty mówisz jest bardzo ciekawe, bo to jest coś takiego, co też się pojawia w tych różnych technodystopijnych wizjach. To znaczy, że ludzie tak naprawdę rzeczywiście tego wszystkiego chcą, to znaczy chcą być tacy rozbuchani, chcą jakby do czegoś powrócić, do jakichś swoich pierwotnych instynktów, które zagubili być może w toku swojego właśnie marszu ku oświeceniu i dalej. I to trochę też się pojawia w ogóle w książkach, wydaje mi się, Harariego. On akurat z tym ładnie dosyć gra. No i że właśnie to nasze rozbuchanie, ono będzie mogło być zrealizowane za pomocą symulacji. No Na pewno ta forma człowieczeństwa, w której teraz egzystujemy, gdzie my próbujemy na przykład tworzyć sztuczną inteligencję, która będzie mieć etyczny charakter, tak? czyli taką, która będzie odwzorowaniem naszych wartości, bo nie powiedziałam o neuralinku, ale na przykład nie powiedziałam o tym, że i Elon Musk i bardzo wielu innych zresztą inwestorów, badaczy, badaczek sztucznej inteligencji uważa, ja też ku temu się momentami skłaniam, że ta sztuczna inteligencja no, powinna znać wartości jakieś, czyli jakby pewne kodeksy, na które myśmy się. Umówili, że to by było znaczące. Ta wizja, w której ty to wszystko prezentujesz, to jest taka wizja właśnie poza dobrem i złem, gdzie żadne kodeksy są niepotrzebne, jest potrzebna tylko symulacja, która spowoduje, że ten konflikt albo te, te takie rozdarcia, które my mamy w głowie, nie będą na płaszczyźnie społecznej się rozgrywać, tylko w jakiejś przestrzeni e, symulacji po prostu. Teraz nie wiem, czy ja cię dobrze zrozumiałam. Tak, to jest mniej więcej to, co ja myślę. Tylko, że, że jakby daje to alternatywę, bo daje to finalnie, prowadzi to oczywiście do rzeczywistości, w której każdy zamieszkuje stworzony przez siebie świat, prawda? Zupełnie wirtualny. Tak, dla mnie to brzmi jak taki, jak preperstwo trochę. W sensie mówiąc szczerze, to jest preperskie dla mnie. Znaczy to jest no już świat, w którym nie ma społeczeństwa, nie? Jest tylko. Jakiś własny interes i jakby takie monady, jakby gdzieś tam koegzystujące w minimalnym stopniu ze sobą, to jest postspołeczne, niewątpliwie, tak? To jest jakoś tam bardzo ego, znowu, tylko w inny sposób. Widziałabyś to jako trzecią ścieżkę, czy wpisałabyś to w jedną z tych dwóch poprzednich? Może bym widziała to jako trzecią ścieżkę. Pewnie bym jeszcze próbowała szukać czwartej, piątej i szóstej ścieżki, bo tutaj wiesz, jeszcze są takie wszystkie stany pośrednie. No, na przykład, teraz mamy dyskusję na temat autonomicznych samochodów, dosyć poważną. Czy ten samochód to powinien jechać w imieniu człowieka? Czy nie jechać w imieniu człowieka, tylko współjechać z człowiekiem, a jeśli tak, to jaka jest proporcja jechania współ z człowiekiem? Czyli kto w sumie kieruje tym samochodem, czy kieruje bardziej Ola, czy kieruje bardziej maszyna, albo czy to jest tak, że kiedy Ola nie umie już dobrze sobie radzić z kierowaniem, bo straciła właśnie koncentrację, bo się zajęła czymś innym, to wtedy przejmuje maszyna, albo czy może Ola dostaje iluzję tego, że jedzie, bo jest to jej potrzebne i mózgowi jest to potrzebne, adrenalina jakaś musi się wydzielać, a no, tak naprawdę przez cały czas jedzie autonomiczny samochód. No to jest, wiesz, tych stanów pośrednich, sorry za ten przykład, ale jest bardzo, bardzo dużo moim zdaniem w tych wszystkich filmach. Ale to jest bardzo dobry przykład, bo kiedy Stasi jedzie samochodem, to właściwe pytanie brzmi, Stasi jedzie samochodem i dochodzi do sytuacji wypadku, i samochodowi wychodzi, że Staś musi zginąć. Mhm. I to jest właściwie to pytanie graniczne. To znaczy, czy chcemy, żeby technologia nie dopuściła do takiej sytuacji, innymi słowy, uniemożliwiła Stasiowi jechanie samochodem, bo z kalkulacji wyjdzie, że jeżeli wyjedziesz na drogę, to zginiesz, więc nie pozwolimy ci tego zrobić. Czy decyzja będzie należeć do Stasia i on tak machnie kierownicą, że właściwie z pewnością zginie, ale to będzie jego śmierć, czy samochód może podjąć decyzję, że no właśnie decyzja była autonomiczna o wyjechaniu na drogę człowieka, ale w momencie, w którym dochodzi do zdarzenia drogowego, no to niestety wychodzi na to, że staś musi zginąć i kończy jako mokra plama na betonowej ścianie. Którą ty byś wybrała drogę z tych trzech? No, nie wiem, mówiąc szczerze. Bo Harari wybrałby drogę, w której ja decyduję o tak, tym, jak machnę tak, kierownicą. Tak. Jest część mego serca, która mówi mi, że chciałabym korzystać z mechanizmów predykcyjnych tutaj tego systemu, a najlepiej jeszcze bardzo dobrze je rozumieć. W sensie, za to, że się zgadzam, żeby ta maszyna mi powiedziała, co się stanie, i że ja się temu na przykład podporządkuję, że ja lepiej wiem, jak ona to policzyła. No to ja bym może taki trade off zrobiła tutaj. Czy dostajesz informację, nie wyjeżdżaj dzisiaj na drogę, bo tak. Ja bym nie jeździła, tylko byłabym wożona pewnie. Ja bym była w tej wersji, która idzie w pełni autonomiczny samochód, natomiast absolutnie widzę swoich adwersarzy w postaci różnych freeriderów, którzy by powiedzieli ani nie chcę tego wiedzieć, wręcz szyję sobie w ten system, który mnie o tym informuje, czy wysyła mi taki sygnał, że jestem w sytuacji niebezpieczeństwa, takie coś, żebym nie dostał tej możliwości w ogóle, żeby się o tym dowiedzieć. Czyli nie życzę sobie się dowiedzieć tego. No i to jest właśnie widzisz, bo tutaj jest to pytanie docelowe, to znaczy, czy, czy człowiek, który będzie żył zanurzony w tej zupie wirtualnej rzeczywistości, która zaoferuje mu idealnego partnera, który nigdy nie złości, idealne jedzenie, które nie ma konsekwencji ekologicznych i. No, ale jaki jest, ale czego się dowiesz w zamian, wiesz, bo to ja i mnie nie chodzi o to, żeby były takie bloby jak w Wolim, To znaczy, że no właśnie to jest też trochę wizja Harariego. To znaczy, że my siedzimy jak takie obłe, jakieś takie. Makolongwy, czy nie wiem nawet co to jest do końca, no ale tak mi się jakoś skojarzyło w jakichś fotelach i jesteśmy karmieni tym, co jest dla nas dobre, unikamy niebezpieczeństwa, bo tam gdzieś tam zapisane, że to jest dla nas dobre i tak dalej, i tak dalej. No, a z drugiej strony przecież to nie jest tak, że to są takie jakieś bardzo proste, binarne rzeczy. Może czegoś się dowiesz, może ty będziesz gdzieś w głębi jakiejś wiesz technoświadomości siedział i po prostu okej, okay, będziesz chciał tej optymalizacji, bo na przykład ta gra, którą ty wybierzesz, to jest gra, po prostu jedna wielka strategiczna gra, w której ty po prostu wyprzedzasz, wiesz, rzeczywistość 48 ruchów do przodu i to ci coś będzie dawało, nie? Więc to nie jest dla mnie oczywiste. Zawsze będą minusy tego, ale czy my będziemy po prostu zarządzanym blobem, no, zależy, jeśli to jest dwustronna bramka i my też czegoś się tam dowiadujemy ze środka, no to to też może być bardzo, bardzo ciekawe, czego my się tam dowiemy. Może my się staniemy jakimiś w ogóle nad istotami w porównaniu do tego, kim jesteśmy dzisiaj. Przepraszam za taki termin nad istoty. on może się źle kojarzyć, ale chodzi mi tylko o to, że będziemy na przykład bardziej empatyczni. To jest możliwe, bo to może otworzyć bramki do tego, żeby. żeby jak jakieś psychodeliki wiesz po prostu chodzi mi o to że po prostu inaczej zaczynasz postrzegać rzeczywistość inaczej widzisz yy, ciężary gdzieś tam różne, znaczy wagi rozmaitych zdarzeń, po prostu zaczynasz inaczej to wszystko percypować, może się uwalnia jakaś twoja kreatywność, no, można też pomyśleć o takich dobrych stronach tego procesu, że ty nagle jesteś wpięty, dostajesz jakąś niesamowitą moc algorytmiczną, po prostu wiesz, a nie boisz się ciągle, nie drżysz o to, żeby wychować swoje potomstwo, żeby wiesz, twoja kura, czy tam hogut, którego masz, żeby on tam przeżył kolejny dzień, żeby dostał jedzenie, bo to jest jakby zabezpieczone, jesteś gdzie indziej, no, może być tak. Chyba, że twoje potomstwo to są idealne dzieci, dostarczone ci przed twoje oczy, przez komputer, które tylko ci się wydaje, że są twoimi dziećmi. Rozejrzyjmy się dzisiaj dookoła siebie i wyobraźmy sobie, że ten wirus tak naprawdę nie istnieje. To jest tylko symulacja dostarczona nam przez rzeczywistość 5G. Rozmowa o przyszłości nie mogła skończyć się inaczej niż dezintegracją. Stanisław Skarżyński Gazeta Wyborcza dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu 8:10 a producentką podcastu była Martyna Turska 8:10 podcast Gazety Wyborczej